Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy czytamy fragmenty z Ewangelii według świętego Jana, takie jak dopiero odczytane przez ojca Ryszarda, to czasami możemy się już troszeczkę zagubić, bo treść jest taka czasami trudna do zinterpretowania. Dlatego myślę, że dobrze by było króciutko jeszcze raz wejść w ten tekst. Jezus mówi: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. Jezus mówi do uczniów, jako oni widzą przed sobą nie Boga, ale człowieka. Przed nimi stanął Jezus z Nazaretu. Dla nich, dla Żydów, było ciężko zrozumieć, że mają przed sobą do czynienia z Bogiem. Dlatego on używa takich zwrotów. Dlatego, kiedy mówi o Ojcu, mówi o tej sferze bóstwa, tej ukrytej dla ich oczu, tego odwiecznego Boga Jahwe. Dopiero tutaj Jezus odsłania, że ten Bóg Jahwe to jest Ojciec i Syn i Duch Święty. On dopiero ich tego uczy. Ale tutaj chcę pokazać, że słowa, które On po ludzku wypowiada, to nie są słowa zwykłego człowieka, ale są to słowa samego Pana Boga. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, w człowieka, lecz tego, który mnie posłał, czyli we mnie jako Boga. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. I każdy, kto ma do czynienia z Jezusem z Nazaretu, ma tak naprawdę do czynienia z tym odwiecznym Bogiem Jahwe. Bogiem nieprzeniknionym, Bogiem odwiecznym. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. On użył najlepszego sposobu, żeby przyjść nam z pomocą. Bo gdyby przyszedł w takiej formie swojego, gdyby objawił się w 100% jako Bóg, on przyszedł w 100% jako Bóg, ale gdyby dał nam się poznać jako Bóg, to byśmy tego spotkania nie wytrzymali. Byśmy rozlecieli się na miliony atomów. Z miłości, z tęsknoty, jak piękny i cudowny jest Bóg. On chciał się osłonić. On chciał zasłonić swoje bóstwo. Dlatego przyjął postać człowieka i stał się człowiekiem. Aby mógł do nas żebyśmy my mogli zrozumieć i przyjąć to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ale, tu on podkreśla, ale słowa, które do was mówię, to nie są jednak słowa typowo czysto ludzkie. To są słowa, które zrodziły się w sercu Boga. I kiedy ja, człowiek, Bóg człowiek, ale człowiek do was mówię, to tak naprawdę moje słowo ma tę samą stwórczą, potężną moc, jak te słowa, które były wypowiadane przy stworzeniu świata. Dlatego on mówi: ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.
aby korzystać z mocy Boga, trzeba przyjąć Go za pomocą wiary. Potrzeba tego wysiłku wiary z naszej strony. My wcale nie mamy trudniej niż apostołowie, jeżeli chodzi o wiarę. Oni musieli przełamywać to, co im trochę nie grało. No jak to? Przecież mam do czynienia z człowiekiem. Jak mam traktować go jako Boga? To byłoby bluźnierstwo, przecież Boga nazywać człowiekiem. Nie mieli łatwiej. Mieli też trudno. My Jego nie widzimy. Ale nam już jest trochę łatwiej wniknąć w to bóstwo, w to Jego wszechobecność. On jest tutaj pośród nas obecny. I On nadal do nas mówi, słowa moje, każdy, kto we mnie wierzy, nie będzie pozostawał w ciemności. Tą ciemnością pierwszą, którą Chrystus chce znieść, to jest to bielmo ślepota grzechu. To jest pierwszy skutek przyjęcia Słowa Bożego. Jeżeli ja wierzę w Boga, to pragnę uwolnić się z moich grzechów, które sprawiają, że jestem ślepy. Które sprawiają, że błąkam się w swoim życiu. Jestem zagubiony. To jest pierwsza przeszkoda. I słowo, wiara w Boga, wiara w Chrystusa, przyjęcie Jego słowa musi zaowocować zapragnieniem z mojej strony skorzystania z daru miłosierdzia, rozgrzeszenia. To jest konieczne. I dalsza część. Jezus jest światłością nie tylko zdejmującą ciężar grzechu z naszego serca, tą ślepotę grzechu, ale też jest tym, który wskazuje drogę, który poucza, który mówi, jak dalej żyć. I tutaj słyszymy cudowny opis z Dziejów Apostolskich. Ducha Świętego obecnego w Kościele. Mowa jest, że w tym Kościele byli prorocy. Byli nimi Barnaba, Szaweł i jeszcze trzech innych było. Szymon, Cyrenejczyk i Manaen. Lucjusz i Manaen. Oni w pięciu w Kościele w Antiochii byli prorokami i nauczycielami. Prorokami, czyli tymi, o których mówi święty Paweł w liście do Koryntian, którzy otrzymali charyzmat proroctwa, których Duch namaścił, Duch Święty namaścił, tym specjalnym darem, łaską, żeby odczytywali pragnienie Boga i przekazywali je Kościołowi. I właśnie ten Duch przez owych pięciu mówi, wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do misji, do której ich przeznaczyłem. I oni wtedy w modlitwie, w poście nakładają na nich ręce. Nakładanie rąk to jest gest przekazywania Ducha Świętego. I oni, Szaweł i Barnaba, ruszają w pierwszą swoją wyprawę misyjną. Aby światło Bożego Słowa, to po co przyszedł Chrystus, aby to światło roznieść po całej ziemi, żeby ono rozeszło się do krajów pogańskich, a wreszcie, żeby doszło także i do Polski. To jest pragnienie Ducha Świętego, który jest w Kościele i mówi, Słowo Boże. Potrzebujemy otwierać się na Słowo Ducha Świętego w naszych sercach też. On mówi do nas. On mówi do nas przez papieża. On mówi do nas przez naszych pasterzy w diecezjach, czyli biskupów. On mówi do nas przez naszych pasterzy, kiedy spotykamy się na mszy świętej. Ale On mówi do nas także we wspólnotach, w których się spotykamy. Czy to będzie odnowa w Duchu Świętym, czy koło żywego różańca. Jeżeli otwieramy się i pragniemy Ducha Świętego, On będzie nas prowadził. Będzie nas prowadził, bo po to został rzucony na ziemię przez Chrystusa. Bardzo pragnę, aby ten ogień już zapłonął, mówi Chrystus. Dlatego chcę wstąpić do nieba, aby Duch Święty był wam posłany, żeby On was dalej prowadził w moim imieniu. I On jest. I Dzieje Apostolskie wyraźnie nam o tym mówią. Że Duch Święty pragnie i to czyni, pragnie nas prowadzić. Nas jako Kościół. Razem, we wspólnocie. I nigdy nie może być rozdźwięku pomiędzy tym, co ja rozpoznam na modlitwie, a tym, co głosi Urząd Nauczycielski Kościoła. Zawsze to jest harmonia. Jeżeli szczerze otwieram się na Ducha Świętego, to zawsze będzie on zgodny z tym, jak Duch Święty prowadzi cały Kościół. Nigdy nie będzie w opozycji. Nigdy. Jeżeli będzie opozycja, to znaczy, że to nie jest od Ducha Świętego. Jeżeli będzie sprzeciwianie się rozporządzeniom naszych pasterzy, to znaczy, że to nie jest od Ducha Świętego. Bo to jest duch jedności, a nie rozłamu. Duch rozłamu to jest zły duch. Więc warto wsłuchiwać się w Bożego Ducha w naszym sercu.
ale z tą świadomością, że On zawsze przemawia w harmonii z tym, co odczytuje Kościół. Amen.